Nazywam się Basia Rosłaniec. Jestem tutaj, żeby wam powiedzieć bardzo ważną informację, więc słuchajcie mnie bardzo uważnie. Powiem wam o czymś, co może was zaszokować. Ta informacja jest taka, że większość ludzi, którzy teraz mnie słuchają, myślą, że jeżeli będą dobrymi ludźmi, jeżeli coś złego, drastycznego nie zrobią, jeżeli będą się starać, będą mieli w rodzinie, w domu, jeżeli nie będą kradli, nie będą mordowali, to pójdą do nieba. Pójdą do nieba. Może w najgorszym wypadku pójdą do czyśćca. Ale niestety, prawda jest inna. Prawda, którą powiedział sam Bóg, Jezus Chrystus, powiedział, że droga do nieba jest zupełnie inna. Droga do nieba nie ma nic wspólnego z twoimi uczynkami. Droga do nieba nie ma nic wspólnego z twoimi staraniami. Możesz nakarmić wszystkie dzieci w Afryce. I to nie jest drogą do nieba. To nie jest rozwiązaniem na zbawienie. Powiem jeszcze coś innego szokującego. Możesz chodzić i robić wszelkie rytuały religijne. Mówić paciorki co wieczór. Ściskać różaniec w pięści. Albo go trzymać pod poduszką. Możesz mieć jakiś obrazek, co myśli, że on jest święty i że on cię ochroni. Możesz nawet mieć Biblię w domu. Słuchajcie, nic z tych wyrobów rzemieślniczych nie jest drogą do zbawienia. Jest to wyrób rąk ludzkich i tylko tyle. Nie ma w tym żadnej mocy. Nie ma w tym drogi. Nie ma w tym ocalenia. Bo ocalenie i droga jest tylko w osobistym spotkaniu się z Jezusem Chrystusem. Ale to spotkanie to nie jest takie, o, powiem paciorek i się spotkam z Jezusem. Nie! Musisz chcieć. Musisz tego zapragnąć. Musisz zawołać do Boga. Musisz zawołać do Jezusa całym swoim sercem. Musisz zaryzykować. Zaryzykować całą swoją religię, całe swoje filozofie, całe swoje schematy. Musisz zaryzykować. Jeżeli zaryzykujesz, jeżeli szczerze zawołasz do Jezusa, że chcesz Go poznać, stanie się najwspanialsza rzecz w życiu. W twoim życiu. Ta rzecz właśnie stała się w moim życiu 10 lat temu. 10 lat temu ktoś powiedział mi o Jezusie Chrystusie. 10 lat temu żyłam takim życiem, że myślałam, że wszystko osiągnęłam. Hej, mieszkałam za granicą, w pięknym kraju, gdzie były niekończące się plaże. Skończyłam prestiżowe studia. Miałam fajne prace. Ale niestety żadne z tych osiągnięć nie dało mi żadnej satysfakcji. Nie dało mi szczęścia. Czułam mega pustkę w swoim sercu. Czułam, że goniłam za czymś. Goniłam za czymś, bo w sercu miałam pustkę. I to jest sytuacja człowieka na ziemi. Człowiek bez Boga jest osamotniony. Człowiek bez Boga to równia popyła w dół. Człowiek bez Boga to człowiek w depresji. Człowiek bez Boga to człowiek w pustce. Człowiek bez Boga czuje się niebezpiecznie. Czuje się zagrożony. Boi się. Boi się śmierci. Ale Jezus pokonał każdą z tych niemocy. Jezus Chrystus jest większy niż cokolwiek, niż każda przyjemność, niż zakupy, niż depresja, niż pustka. Słuchajcie, któregoś dnia to wszystko trzaśnie. Wszystko to, za czym dzisiaj biegniesz, wszystko to, co uważasz za ważne, wszystko to, w co inwestujesz swój czas, to wszystko kiedyś się skończy. I staniesz przed Bogiem. I Bóg cię zapyta, co zrobiłeś z tą informacją? Co zrobiłeś z Jezusem? Nie będzie tam czyśćca.
teraz jest Twoja szansa na czyściec. Jezus Cię może oczyścić już dzisiaj. Dzisiaj. To prawdziwy czyściec. Może Cię wyciągnąć z każdego grzechu. Obmyć Cię. Będziesz czysty. Będziesz nowy. Będziesz wypełniony Bogiem. To jest prawdziwy czyściec. Jezus Chrystus ma jedyną moc, żeby Cię oczyścić. Nie ma żadnych jakichś światów. Gdzieś można Cię oczyścić. To jest bzdura religijna, wymyślona, żeby doić kasę. Obudź się, człowieku. Obudź się do prawdy. A prawda to Jezus Chrystus. Prawda to Jezus Chrystus. Ewangelia jest bardzo prosta. Jest bardzo prosta. Jeżeli zapragniesz prawdy, jeżeli zapragniesz Jezusa w swoim sercu, jeżeli wyznasz to swoim Panem i Królem, jeżeli ogłosisz, że to Twój Pan, Twój osobisty Pan, jeżeli zawołasz do Niego, żeby Cię pomógł, żeby Cię oczyścił, żeby Cię zmienił, to On przyjdzie. On przyjdzie. I kiedy przyjdzie, narodzi się z Bożego Ducha. I w tym jest zbawienie. Zbawienie jest tylko przez piękny akt łaski i miłości Boga wobec Ciebie. Nie oparty o Twoje uczynki. Nie oparty o Twoje starania. Tylko oparty o Boga, o Bożą obietnicę, o Boże przymierze z człowiekiem, o Bożą miłość. Ty nic nie możesz dodać do zbawienia, ale Ty musisz otworzyć swoje serce, i zapragnąć prawdy, zapragnąć Jezusa Chrystusa, zapragnąć, żeby Twoje życie stało się nowe, piękne, wypełnione czymś tak pięknym, że ja nawet nie umiem tego opisać. To jest pokój z Bogiem. Wewnętrzny pokój z Bogiem. Nic w tym świecie nie może Ci tego dać. Jeżeli mnie słyszysz już dzisiaj, zawołaj do Boga, zawołaj szczerze, zawołaj do Jezusa, zawołaj, że chcesz Go poznać. Nie polegaj na żadnych rytuałach religijnych. Nie polegaj na tym. Skieruj swoje serce na Jezusa. Bo Jezus powiedział, że kto pragnie, będzie spełniony. Jezus powiedział, że jeżeli do Niego zawołasz szczerze, z całego serca, to On przyjdzie. Przyjdzie. I to jest zbawienie. Szukaj Jezusa, przyjacielu. Szukaj Jezusa. Nakieruj swoje serce na Jezusa. Bo ten dzień się skończy. Ten dzień się skończy. I nie ma innego wyjścia. Nie ma planu B. Nie ma żadnego czyśćca. Nie ma drugiego świata. Nie ma drugiej decyzji. To jest Twoja decyzja. Nie, jeżeli nie decydujesz, to podejmujesz decyzję, że żyjesz z diabłem i pójdziesz za diabłem. Jeżeli nie decydujesz, jeżeli idziesz obojętnie, to jest decyzja. Zmień swoje życie. Zmień to, dokąd idziesz. Bo Bóg tak Cię pokochał, że wysłał swojego jednorodzonego Syna. I On umarł za każdy Twój grzech, abyś Ty był wolny. Abyś Ty miał życie. Pełni życia. Życzę Tobie, przyjacielu, abyś nakierował swoje serce na prawdę. Bo w prawdzie znajdziesz wolność i szczęście. Amen.